Dzień w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Witam w dzień szczególnie wyjątkowy Święto Wojska Polskiego. A w tym szczególnym dniu razem ze mną w studiu jest gość Łukasz Jędrzejczak, kustosz działu Wystaw Muzeum Wojska Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zacznę od słów prezydenta Andrzeja Dudy ten rok i dzisiejsze święto to rocznica wielkiego polskiego zwycięstwa odzyskania niepodległości i zwycięstwa w bitwie warszawskiej wielkiej bitwie w której polscy żołnierze ze wszystkich warstw społecznych dowodzeni przez wspaniałych dowódców zdołali obronić Warszawę zdołali obronić Polskę ale zdołali przede wszystkim obronić także i Europę przed komunistycznym zalewem przed czerwoną zarazą mówił prezydent Andrzej Duda dzisiaj i ważna jest ta pamięć o tamtych wydarzeniach, które wpisują się w historię Wojska Polskiego, ale też tej historii możemy dotknąć w Muzeum Wojska Polskiego właśnie i to dosłownie dotknąć. Tak, Muzeum Wojska Polskiego prezentuje zbiory właściwie z całych naszych dziejów, od najstarszych z XIX X wieku aż po koniec II wojny światowej, to prezentuje ekspozycja stała, ale również dział, wystaw, którym jest, jestem, jestem zatrudniony, trudni się sztuką edukacji. Edukacja z przedszkola, właśnie po studentów i osoby dorosłe, gdzie prowadzimy również zajęcia, gdzie rekonstrukcję naszych eksponatów można dotknąć, przymierzyć i poczuć się, co taki żołnierz miał na sobie, ile ważyła zbroja rycerska, zbra husarska, jak działał muszkiet czy karabin z okresu II wojny światowej. Czyli tutaj, czyli tutaj ta edukacja szeroko zakrojona. Wspomniał pan przed momentem, że te zbiory zaczynają się, jeżeli chodzi o okres w historii od IX-X wieku, tak? I co na takie zbiory? Te najwcześniejsze właśnie przypada. Jakie to są przedmioty? Bo jeżeli mówimy o II wojnie światowej, o I wojnie światowej, no to jeszcze gdzieś jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakie tutaj przedmioty mogą się znajdować w muzeum Wojska Polskiego czy też o innych okresach historycznych, no ale IX-X Wiek. E, najstarsze nasze obiekty to przede wszystkim obiekty archeologiczne, wykopywane z terenów całej Polski. E, kolekcje mieczy z okresu wczesnego, średniowiecza i późnego, e, topory, e, fragmenty uzbrojenia ochronnego. Ale również i w późniejszych okresach mamy bardzo bogate kolekcje uzbrojenia z XVI-XVII wieku. Jest to wynik m.in. działalności kolekcjonerskiej bogatych kolekcjonerów XIX i XX wieku, którzy w okresie międzywojennym przekazywali lub sprzedawali swoje zbiory do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Stąd ta olbrzymia, bogata kolekcja. I zanim o tej bogatej kolekcji porozmawiamy, co już myślę za moment, to jeszcze zapytam, jak Muzeum Wojska Polskiego wpisuje się w dzisiejsze święto. Wiem, że dzisiaj można było odwiedzić Muzeum Wojska Polskiego za darmo, bezpłatnie. Pytanie, czy na przykład jutro jeszcze taka okazja będzie? Z... Tak, jutro w czwartki zawsze jest wstęp bezpłatny do Muzeum Wojska w godzinach od 10 do 16, ostatnie wejście o 15:30 i tradycyjnie, wzorem lat ubiegłych, 15 sierpnia Muzeum Wojska zawsze otwiera się dla zwiedzających, jest to zawsze wstęp bezpłatny, tak samo jak w dwa pozostałe wielkie święta narodowe, czyli uchwalenie Konstytucji 3 maja oraz w Święto Niepodległości 11 listopada. I ktoś mógłby powiedzieć że no, muzeum jak to muzeum są eksponaty, są sale, na których można te eksponaty oglądać, ale tutaj możemy na stronie Muzeum Wojska po Polskiego przeczytać, że działa archiwum ikonograficzne, biblioteka fachowa, specjalistyczne pracownie konserwacji zabytków nawet, czyli bardzo szeroko zakrojone działania mające na celu właśnie zabezpieczenie poszczególnych e, tych elementów wystaw muzealnych. Tak, ponieważ wiele osób myśli, że Muzeum Wojska to tylko metal, a tak naprawdę naprawdę e, całe spektrum wszystkich materiałów tarcze wykonane są z drewna i skóry i trzeba to umieć zakonserwować mamy bardzo bogatą kolekcję obrazów więc kon, pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowane bo rzeźby również mamy malowane no musi istnieć żeby te eksponaty były zabezpieczone e, metal oczywiście pracowa konserwacji drewna e, to wszystko musi być, żeby zabezpieczyć odpowiednio te zbiory, które mamy, bardzo bogate. Bardzo bogate zbiory. Jeżeli się nie mylę, tutaj wspomniał pan ponad 250 tysięcy tak, eksponatów. 250 tysięcy. Grubo, ponad 250 tysięcy eksponatów. 250 tysięcy eksponatów. Osiem magazynów, które również te eksponaty mieszczą. No i właśnie pytanie, jak wyglądały te zbiory Muzeum Wojska Polskiego na przestrzeni lat. Czy można powiedzieć o jakimś takim punkcie przełomowym w dziejach, że te zbiory zaczęły się zdecydowanie bardziej poszerzać na przestrzeni tych 100 lat funkcjonowania Muzeum Wojska Polskiego? No przede wszystkim okres, dyrekt, kiedy dyrektorem był profesor Gębarzewski, kiedy muzeum było w fazie organizacji, po przeniesieniu do gmachu obecnego, czyli przy Alech 3, no zaczęto... Robić duże, duże zakupy. Od schyłku lat 20, od lat 30, do końca w sumie 60 tysięcy eksponatów było zakupionych, podarowanych do muzeum wojska. Punktem zwrotnym była na pewno II wojna światowa. Rabunek nie tylko najcenniejszych obiektów, ale również permanentne niszczenie. Przykład żołnierzy niemieccy rządzili ze strzelnicy i używali zabytkowych łuków, które kilkanaście sztuk połamali w czasie takich zawodów strzeleckich. To jest barbarzyństwo dla muzealnika. Po wojnie to przede wszystkim napływ broni, oporządzenia i z okresu II wojny światowej. Ostatnio, w zeszłym roku, została kupiona bardzo duża kolekcja e, zabytkowej broni XVII-wiecznej. Największa, jedna z największych naszych zakupów od e, czasów międzywojennych, kiedy ten dawny ręcznik został kupiony. I równie bardzo bogata kolekcja oporządzenia z okresu XX wieku, do połowy lat e, 50. XX wieku. Czyli mieliśmy w zeszłym roku dwa. Olbrzymie zakupy, no, dawno nie widziane w Muzeum Wojska Polskiego. A jak dzielą się Państwa zbiory? Jak dzielą się na przykład te poszczególne magazyny, o których mówiłem? Jest tych magazynów osiem, i domyślam się, że w każdym magazynie przetrzymywane są inne rodzaje eksponatów. Wymienię kilka tylko tych. Broń sieczna, gdzie mamy szable, miecze, bagnety, wszelkiego rodzaju broń biała siecznej, kująca, mamy uzbrojenie ochronne, obuchowe, oporządzenie jeździeckie, jest, jest wszystko w jednym, czyli wszelkie zbroje, siodła, broń obuchowa, jak topory, buzdygany, to wszystko jest w jednym magazynie. Magazyn odznaczeń, gdzie są wszystkie medale, ordery, czy magazyn broni palnej, gdzie mamy przechowywane wszystkie bronie od mniej więcej XVI wieku po wiek XX jeżeli mówimy o broni siecznej, to tutaj też taka myślę ciekawostka dla naszych widzów, w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego znajdują się również znajduje się broń biała, która należała do sławnych polskich bohaterów. Przytoczmy chociaż na przykład genera Dąbrowskiego, po którym mamy zabytkowy pałasz, czy szablę według tradycji należącą do księcia Poniatowskiego, darowano mu według przekazów w czasie bitw pod Lipskiem. Ale nie tylko broń białą związaną z Polską możemy zobaczyć w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, bo są też e, szable, miecze na przykład z Japonii. Tak, pierwotnie nazwa naszego, naszej instytucji była Muzeum Wojska. Miała być to świątynia Oręża nie tylko polskiego i w tym momencie mam bardzo bogatą kolekcję broni orientalnej szeroko pojętej orientalnej mamy i z Afryki, z Azji, e, również am, troszkę amerykańskiej, ich prymitywnej broni. Natomiast e, przede wszystkim rzuca na kolana ogromna kolekcja broni japońskiej, zbroje i miecze samorajskie, głównie z e, chyłek epoki czyli XVIII-XIX wiek, ale również Przepyszne wręcz zbroje perskie, gdzie mamy naprawdę, niektóre eksponaty są wykonane z wielkim pietyzmem i są bardzo wysoką wartość, jeśli chodzi o wartość muzealną. A jeżeli chodzi o to, skąd te eksponaty się wzięły w Muzeum Wojska Polskiego, bo to też jest dość, wydaje mi się, ciekawe, skąd takie zagraniczne eksponaty się właśnie znajdują w muzeum? Te zagraniczne eksponaty to przede wszystkim e, wynik tego boomu na zainteresowanie Orientem w latach e, w XIX i XX wieku. I po prostu, tak samo jak część naszych zbiorów została przekazana przez kolekcjoners, tak samo również te tego typu zbiory były przekazywane. Bo oczywiście otrzymał również zakupy do tego, żeby powiększyć ten niesamowity zbiór e, rzeczy orientalnych. Również e, i nasi decydenci, politycy okresu międzywojennego przekazywali swoje pamiątki, m.in. bumerang darowany przez Polonię australijską pisowskiemu z dedykacją ku, do kuczni marszałka. Również taki bumerang się znajduje w Muzeum Wojska. Czyli jak państwo słyszą bardzo wiele różnych eksponatów z różnych działów umundurowania również oporządzenia żołnierskie które również należały do naszych bohaterów też można zobaczyć w Muzeum Wojska Polskiego Ja jeszcze zapytam czym zajmuje się pan konkretnie jeżeli chodzi o kustosza działu wystaw Muzeum Wojska Polskiego merytorycznie odpowiadam za salę salę średniowiecza salę renesansu e, nadzoruje jakby stan. Zachowania. Zgłaszam do konserwacji, jeśli Danobate wzbudza moje wątpliwości, czy on czy powinien być oddany do przyczyszczenia, do poprawy, na przykład, wymiany pasków mocujących poszczególne elementy zbroi. E, czy wreszcie e, odpowiadam na pytanie interesantu wszelkiego rodzaju sprawdzone, czy to starczami, mieczami, zbrojami, Zwykle trafiają do mnie i moim obowiązkiem jest odpowiadać wyczerpująco na każde pytanie związane z moją częścią ekspozycji. A jak wyglądają procedury dotyczące tego, kiedy na przykład ktoś zgłosi się do Państwa z nowym eksponatem, że chciałby właśnie taki eksponat przekazać? Co się wtedy dzieje? Jak postępuje Muzeum Wojska Polskiego? Jest, musi być oczywiście wykonać szereg kroków. Przede wszystkim czy, y, kierujemy danego interesanta, do odpowiedniego działu, działu inwentaryzacji. To taki nieformalny jest jakby dział pozyskiwania. On nie jest wyodrębniony w naszej strukturze, ale tak w naszym żargonie muzealnym się go nazywa. I w tym momencie rozpocznie się procedura spisania protokołu, co dany oferent chciałby przekazać do muzeum. Później następuje zebranie odpowiedniej komisji, która kwalifikuje te obiekty. Wycenia je pod fachowym okiem naszych kuratorów i kończąc ten proces, dany eksponat, jest, dany obiekt jest wpisywany na numer inwentarzowy. To jest oczywiście pokrótce. Ta procedura jest dosyć długa, bo musi być jakby spełnione wszystkie warunki, żeby ten obiekt mógł uznać, być uznany za muzealium i wpisany do księgi inwentarzowej. Muzeum Wojska Polskiego istnieje już prawie 100 lat. 98 lat 22 kwietnia 1920 roku za sprawą dekretu marszałka Józefa Piłsudskiego Muzeum Wojska Polskiego zostało powołane do życia i teraz zapytam o kondycję Muzeum Wojska Polskiego o to jak się ma dzisiaj po prawie tych właśnie 100 latach w tym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzisiaj spotykamy się właśnie w święto Wojska Polskiego i myślę, że to jest dobry czas aby właśnie Zapytać o to, jak się ma muzeum, które za dwa lata swoje stulecie będzie obchodziło. Widzę, że tutaj pan ma też taką plakietkę z protestem pracowników muzeum. Proszę powiedzieć, co się za tym dzieje w Muzeum Wojska Polskiego. Już jeden taki protest w zeszłym roku był organizowany, kiedy protestowali wszyscy pracownicy muzeów, nie tylko Muzeum Wojska Polskiego, ale można powiedzieć wprost, kondycja najstarszego, jednego z najstarszych muzeów wojskowych w Polsce, a de facto największego. Jest bardzo zła. Przede wszystkim jest straszliwie niedofinansowane, niedokadrowany, Jest po prostu źle, jeśli można mówić o kondycji finansową. A czy są jakieś plany na przyszłość, które by miały polepszyć funkcjonowanie Muzeum Wojska Polskiego? Jak to też wygląda, jeżeli chodzi o najbliższe, no może nie miesiące, ale lata, właśnie przy funkcjonowaniu Muzeum Wojska Polskiego? Czy ma Pan jakieś informacje na ten temat? Znaczy, w praktyce przenosimy. E, na Stadele miały jakby rozwiązać problem miejsca, ale również e, w, niestety budowa przewiduje tylko budowę bocznego pawilonu zamiast Głachu Głównego, który został e, przekazany Muzeum Historii Polski, co już niestety w, 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 wymaga od nas zmiany w planach i w, przynajmniej z mojej perspektywy, wyadam się tutaj, jako ja kurs sali stali renesansu, wiem, że wszystkiego, co bym chciał, nie pokażę w nowym muzeum, bo nie będzie na to miejsca, więc już nie będzie ten budynek w pełni wystarczający już na samym początku naszych zbiory, olbrzymie zbiory, które mamy. Miejmy nadzieję zatem, że ta sytuacja się odmieni, tym bardziej, że tak jak państwu wspominałem, za dwa lata Muzeum Wojska Polskiego będzie świętowało swoje stulecie. Moim państwa gościem był Łukasz Jędrzejczak, kustosz działu wystaw Muzeum Wojska Polskiego. Dziękuję serdecznie, Dziękuję serdecznie. za rozmowę i wizytę w naszym studiu. Życzę panu dobrego wieczoru, a państwa oczywiście zachęcam do tego, aby pozostać z telewizją w polsce.pl w tym wyjątkowym dniu w święto Wojska Polskiego, bo mamy dla państwa jeszcze wiele ciekawych propozycji i rozmów na antenie telewizji w polsce.pl. To wszystko przed nami, natomiast najbliżej przerwa, po której wracamy do Państwa.